Ciao. Ciao. tu samozwańczy pseudoprofesor kolactwa Piotrek Klin e, kolejny odcinek nowe Giro, stary ja nowe jak nowe, jedna trzecia za nami e, no i co mam co mogę wam powiedzieć wczoraj mówiłem że będzie pierwsza kartkówka na Giro dzień wagarowicza. facetka nie przyszła do szkoły nie było kartkówki nic się nie działo. No, nic jak nic. Ale o tym zaraz. Najważniejsze, można powiedzieć, nie było tutaj, nikt nie przegrał Giro, nikt tego Giro nie wygrał, nikt nie sprawdził Remka, Remko nie sprawdził nikogo, ale o tym za chwilę. Cały etap, no chciałbym wam powiedzieć, emocje, ależ to były naprawdę emocje na koniec tygodnia, piątek, wszyscy po pracy oglądają, przyklejeni do, do monitorów, do, do telewizorów, kłamstwo jak patrzę na swoje notatki z tego etapu. No i jeżeli mam przez pierwsze 180 km moje notatki, to ShareL nie mógł założyć wiatrówki, Leknesund nie mógł nie mógł zdjąć, nie mógł założyć, a potem męczył się ze zdjęciem nogawek, no to chyba to wszystko, to wszystko mówi. Z ciekawostek. Wspomniałem wcześniej, że Joe Dąbrowski może to być etap dla niego, dzisiaj urodziny. No i w ramach prezentu chyba nie zrozumiał do końca konceptu urodzin, bo w ramach prezentu Joe Dąbrowski skoczył do odjazdu, a potem ten odjazd skasowali. Jak znowu drugi odjazd poszedł, to on już nie skoczył z zawodnikami, którzy łącznie we trójkę odjechali. Bez Joe Dąbrowskiego, i łącznie mieli na koncie okrągłą liczbę zero zwycięstw piaturze. Był to Dawide Bais, Karel Wacek, Simone Petili. No, no i, no i, no i, no i, co? No taki typowy odjazd, tak? o Jolo, Kometa, Team Korea Texela Italia, Intermersze Circus Wanti. No taki odjazd, żeby pokazać koszulkę. Długi etap, dużo czasu. Można na pokazywać koszulek, można zgarniać trochę punktów klasyfikacji górskiej, można przejechać trochę mm, kilometrów tej premio di Fuga, czyli w tej premii odjazdowej. W sensie na koniec Giro, ten, który przejedzie w odjeździe najwięcej e, kilometrów, zdobywa nagrodę Fuga di Giro, czy gram Premio Di Fuga, coś takiego, e, do odjazdy do 10 zawodników, i ilość kilometrów w takich odjazdach, więc można sobie nabić kilometry. No ale jak się okazuje, e, może tutaj to wam zaspoileruję, chociaż pewnie to oglądaliście. E, okazało się, że to nie była taka ucieczka. Okazało, że, że okazało się, że to była ta jedna na milion, jedna na całe życie. E, ucieczka, która odjeżdża i dojeżdża. E, I tak właśnie nikomu się dzisiaj nie śpieszyło, więc panowie Baj z Wacek Petili dojechali. E, Wacek momentami wyglądał najsłabiej, a Petili wyglądał najmocniej, hmm, ale koniec końców dlatego, że Petili wyglądał najmocniej z praturowego teamu. Najwięcej jechał pod ten ostatni podjazd pod wiatr, na się wiatru. E, to pewnie dlatego ani najsłabiej wyglądający Wacek, ani najmocniej wyglądający Petili nie wygrali, tylko wygrał to Davide Bais z Eolo Komety. No, i co? Podtrzymujemy tu, można powiedzieć, tradycję. Każdy etap inny team wygrywa, także nieprzedwana ta, ta pasa jak na razie w Giro. No, i cóż mogę wam jeszcze powiedzieć? Na, w peletonie, no, idealny dzień dla Remco. Wiatr czołowy. DSM poczuł się i wiadomo, no, walczył o koszulkę. I pamiętajmy, że nie tylko o koszulkę lidera, ale o koszulkę białą. Także oznacza to, że o ile DSM utrzymuje te koszulki, to Remko w ogóle nie musi być na żadnej dekoracji. Bo jeżeli by to jakiś starszy zawodnik przechwycił koszulkę różową, no to Remko byłby liderem w klasyfikacji młodzieżowej, a tak nie jest. Także DSM, mimo tych problemów z założeniem, nogawek, zakładaniem nogawek, Sunda podtrzymał tempo do momentu, kiedy już tego tempa nie musiał trzymać. No, 20 23 km do mety na podjeździe. Na przód peletonu wyszło na chwilę UAE. Do końca nie wiadomo dlaczego. Potem z ciekawostek mówię: No, te moje notatki z dzisiaj są takie na zasadzie na 21,5 km do mety. Swift zjechał do rowu, bo chyba Jay Wine zajechał mu drogę. Więc to jest taki poziom tutaj emocji. Team AG2R przez chwilę oszukiwał się chyba, że coś zaatakują, bo tak też wyszli naprzód i parę parę pęt, parę 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 ma dwie sekundy straty tylko do Remka, więc jakby odjechał mu i odjechał ponad pół minuty od sonda, to byłby liderem Giro, ale to chyba tak wyszli naprzód i i parę parę powiedział mody żartowałem, miałam nogi w ogóle abot dasz robimy nie abot tylko abotujemy akcję. Nie było akcji, nie było tematu. Ehm. Możecie się też zapytać z takich ciekawostek, mówię, no dzisiaj naprawdę już tak głęboko, to wchodzę w te, w te analizy poetapowe. Tomasz Szampion, dlaczego wyskoczył na 3, 4, 3, 4 km do mety naprzód przed pelotonem? To jest bardzo dobre pytanie, i bardzo cieszę się, że je zadaliście. A więc. Trzeba pamiętać, że UCI, jak to UCI, parę tygodni temu nagle zmieniło zasady punktacji na wielkich turach, bo było, pamiętacie pewnie, były te przypadki, gdzie cóż to był za team, właśnie COVIDIS. COVIDIS, Adgea Samsic, nie musiała, kiedy nie musieli się zjawiać na tych większych turach. To po prostu nie jechali tam, tylko zbierali jakieś na pobocznych ogórkach punkty UCI. No i dzięki temu stali się tam ekipą proturową, e, przeskoczyli Lotto Destiny. E, no i teraz e, Lotto Destiny podziało, Nie, nie będziemy tam jechać, możemy jechać, ale nie chcemy. Poza tam będziemy jechać sobie na jakichś ogórazkach, pogolimy punktów. No a wtedy UCI, klasycznym ruchem UCI bez, bez orientu, nagle zmieniła tę punktację. I jest strasznie dużo punktów do wyrwania UCI. No i wiadomo, w tym kolejnym wyścigu o relegację, no to taki Tomasz Szompią pomyślał, tu wszyscy wszyscy tu się na siebie patrzą, jedziemy pod wiatr, nie ma jakiegoś strasznego tempa, jestem w miarę mocny to sobie wyskoczy, bo jest do ogadnięcia za czwarte miejsce w etapie 80 punktów UCI. To mniej więcej tyle, co strzelam, nie sprawdziłem tej statystyki, ale pewnie tyle albo i więcej niż na ten moment w tym sezonie ma macowszy i polki na swoim koncie. Także warto pamiętać, że za pierwsze 15 miejsc w, na etapie wielkiego Touru są punkty i to od 100. 80 punktów za pierwsze miejsce do 2 punktów za miejsce 15, także ten zupełnie zmiana tych punktów. Będzie też mogła właśnie prowadzić do takich dziwnych sytuacji, gdzie nagle ktoś będzie wyskakiwał. Nie wiadomo po co, jeżeli tak e, ktoś to ogląda, na, to zna się na myśli i myśli, co miał tutaj autor na myśli, jaki był zamysł taktyczny tego ruchu Thomas'a Champion. E, no, taki, że było 80 punktów do wyszarpania. E, no, ale nie wyszarpał tych punktów, bo 1,5 kilometra do mety zaczęło się, czy znaczy powiedzmy 3 kilometry do mety, zaczęło się naprawdę podkręcać tempo. Tam ucieczka dojechała, wyglądało, że będą mieli przewagę ponad 5 minut, skończyło się na 3 minutach 10 sekund, kiedy to na metę pierwszy wpadł takim małym sprintem, żeby pokazać hola hola, ja tu jestem, jeszcze mam, mam moc, nic mi się nie stało, Remko. Chociaż powiem, że gdzieś tam Roglic cały dzień jechał sobie w środku pelotonu spokojnie i tak nawet siodła nie musiał wstawać chyba za bardzo, wjechał, dojechał dookoła Remka, więc też tak niby Remko się cieszył, że ten taki sprint o, o nic, no bo dla Remka 80 punktów UCI to jest nic, wygrał z Rogaliczem, ale Rogalicz też pokazał, że że na spokoju Ryu jestem za tobą, oglądaj się hello. No, co największym przegranym, nie wiem, czy można powiedzieć, największym przegranym etapu były lider klasyfikacji górskiej, czyli Tibopino. no bo on miał się zabrać w odjazd, on miał nabijać te punkty. A skończyło się, że Dawide Bajs dzisiaj naklepał tych punktów małych 86. Tibo okazuje się być królem podjazdów pod podwiadukty, bo ma tych punktów na razie 50. Jeszcze jakoś tak w taki sposób myślał, że nie wiem, nie wiem, czy na co on no może, że już ostatni rok w pelotonie i że pomogą mu inni uszanują, to nie wiem. I chciał tak wyjechać na przód parton, tak pocichu się wyrolować na czwarte miejsce, że mu tutaj dadzą jakieś punkciki złapać na tej Premii Górskiej ostatniej, bo przecież podjazd skończył się na Premii Górskiej. No ale to nie tout de France i nie jedziemy przez rodzinny region Pinot, także nie było prezentów. Roglic podkręcił, te, podkręcił tempo, Roglic skoczył mu na koło. Szósty był dopiero Pino, Thomas, Almeida oni bardziej jechali 7-8 miejsce, żeby po prostu się gdzieś tam nie przewrócić, żeby to się nie, nie podwało, więc nie mieli tutaj jakiejś walki o punkty UCI, o punkty w klasyfikacji górskiej, także Pino nic wielkiego, czegoś tak dziwnie się zachował myślał, że mu to zostanie podarowane, że nikt się nie będzie o nic ścigał, nic z tych rzeczy no i tak dojechaliśmy dojechaliśmy do mety no i. No i chyba, tak chciałem powiedzieć, że coś tu jeszcze się emocjonującego działo. No, z emocjonujących rzeczy Remko, wszyscy musieli zjeżdżać kolejką górską do hotelu na dół, a, a Remko miał helikopter na niego czekający, i jako, że boi się latać, to powiedział, że to był dla niego dzisiaj najbardziej stresujący moment dnia. Także to chyba wam mówi wszystko e, o dzisiejszym etapie Giro e, No i teraz pytanie też: ten, ten wiatr czołowy, nikt nie chciał tam atakować, nikt nie chciał testować Remka, ale też mm, po tych upadkach, no ale wydaje mi się, że cały po tej czasówce jaką pojechał Remko jak zbił Ganne na płaskiej relatywnie czasówce, wydaje mi się, że wszyscy czekają z innych teamów, nie chcą na razie drażnić Remka, ponieważ ryzyko jest za duże. To na co liczą inne teamy, to że trzeci tydzień kiedy forma Remka będzie dołowała E, wszyscy ci, którzy troszeczkę niedogotowani przyjechali, na dźwięk ich będzie forma zwyszkowała. Więc lepiej bić remka, nie kuć y, żelazo póki gorące, czy też bić remka w pierwszym tygodniu. Lepiej y, nie drażnić, y, nie drażnić byka. I po prostu wyczekać go. No, nie będzie takiego wyczekiwania w niedzielę, bo w niedzielę czasówka, jeżeli Remko jeszcze ma nogę, e, postara się wykorzystać tą nogę e, na czasówce, która no, teraz będzie już porządną czasówką 35 km. E, płaska, bo płaska, no widzieliśmy, co zrobił z, ze wszystkimi Remko na płaskiej czasówce, także to jest pewnie kolejna minuta prze przewagi Remka, e, którą możemy mu już tutaj ołóweczkiem wpisać nad innymi liderami, e, co najmniej minuta. No ale zanim czasówka, jutro e, Terni Fossa 207 km, kolejny jakiś taki długi gaz. E, no i taki etap. Psz, 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 psz. E, no mamy podjazd nie, bez, niekategoryzowany. Psz, 5 km, 6%. Nie, nie damy kategorii. Nie, hola, hola, hola. E, to na start. E, potem mamy tak troszeczkę pofałdowany teren. Potem czwarte, e, e, czwarta kategoria. uuu, Cappuccino. Cappuccini? Kapucina. E, więc podjeżdżają zawodnicy pod kapucynę, e, potem Monte della druga kategoria e, potem, potem przed samą metą jeszcze Kapucini, e, czy to drugi raz ten sam podjazd czy oni jakoś tutaj robią pętelkę tak by wyglądało hmm, może jakiś inny od innej strony e, także Kapucini razy dwa no tak to musi być ten sam podjazd no musi być ten sam podjazd także dwa razy podjeżdżają pod Kapucini i potem zjazd e, do mety no i. No i co? Wydaje mi się, że przed czasówką teamy liderów E, mogą puścić odjazd, więc będzie pewnie e, straszne szarpanie na początku, jeszcze z tym podjazdem, kto tam się zabierze, czy gdzieś tam od, będą odjeżdżać, jakieś może niebezpieczny zjazd, nie, nie wiem jak, jak ten zjazd wygląda, no ale e, duża szansa, dzisiaj bym powiedział, że żadna szansa, żeby, żeby odjazd dojechał, no bo przecież na campo Imperatore wygrywał Pantani, wygrywał Yates, no i teraz wygrywa, muszę sobie aż przypomnieć, bo. Zapomniałem nazwiska, widzicie. Kto wygrał? Kto dzisiaj w ogóle wygrał? Ktoś z Eolo Komety. No ale nie był to zawoni pokroju Jejca czy Pantaniego. Dawide Bais. Nie chciałem przekręcić tutaj nazwiska. Więc też nikt na to raczej nie stawiał, że ktoś z Eolo Komety wygra pierwszy praktycznie górski etap tego Gira. Tutaj wyglądałoby na odjazd, a jak nie na odjazd, no to, to jakiś taki etap dla czy takiego mocnego sprintera, klasykowca, łamany na klasykowca, no ktoś taki jak Blink, ktoś taki jak Mespotten. No ale pewnie skończy się zupełnie inaczej, pewnie wygra Cavendish. Co ja wiem o kolanstwie Także jutro etap ciekawy, bo ciężko powiedzieć, co będzie się działo, więc patrząc na profil, małe szanse, jako że dzisiaj ten Peleton wiedział, że będzie podjazd, będzie można skontrolować ten odjazd, do pewnego stopnia podkręcić tempo w podwiat, bo to wszystko kontrolowane, ostatnie 40 km pod górę, o tyle ten jutrzejszy etap długi, ale taki nie wiadomo, różnie się to może potoczyć, mamy tu parę, parę różnych czynników, bo tak jak mówię, następnego dnia czasówka, więc to może mieć wpływ na decyzję tych dużych drużyn, to może zmotywować dodatkowo małe drużyny, które i tak nie liczą na w czasówkach to może też zmotywować zawodników takich właśnie teamów, takich pseudo-sprinterów czy też takich mocnych sprinterów. No bo potem będzie czasówka, czyli dla sprinterów odpoczynek, potem znowu dzień odpoczynku, a potem we wtorek pewnie sprint. A co ja wiem, pewnie odjazd dojedzie albo znowu wygra ewentualnie z odjazdu, czy coś takiego. No dobrze, mam nadzieję, nie, jeszcze nie wiem, czy czegoś się może dowiedzieliście, no jeszcze jest COVID, kolejnych z trzech zawodników ostrzelonych z COVID-em, zaraz się okaże, że znaczy, pewnie jeżeli na przykład Remko by miał COVID, no to by nikomu nie powiedział, bo on się nie będzie bał, bał, że zarazi kogoś innego w zespole, bo tam nikogo w zespole nie ma, ale na przykład jeżeli komuś z Bory, komuś z innej osób trafiłby się COVID i któremuś z liderów, no to jako, że mają tych liderów dwóch czy trzech, no to ktoś może zostać odesłany w drugim czy trzecim tygodniu, e, także mimo, że jesteśmy społeczeństwem post covid okazuje się, że kolactwo nie jest pod post postkowidowym, więc to też kolejny, niestety, niestety, kolejna zmienna, która dochodzi nam tutaj do, do wyników tego rocznego Giro. No dobrze. Mam nadzieję, nadzieję jak nadzieję, że czegoś się nauczyliście i o co mogę was poprosić? Na naszej grupie patronite'owej ktoś powiedział, że starał się wytłumaczyć wczoraj komuś w komentarzach, no oczywiście mu się nie udało, w komentarzach pod etapem, dlaczego odjazd wczoraj nie wygrał i że to nie było ustawione i że no, długa historia. Ale puentą tej historii jest może to, że proszę, jeżeli macie taką możliwość, udostępnijcie. Ten cykl. Udostępnijcie to, co tutaj dla Was nagrywamy. No, bo wtedy więcej osób słucha, więcej osób zaczyna kumać troszeczkę czacze. No i potem jest mniej takich komentarzy zasmucających w internecie, które nie mają żadnego odniesienia do, do kolarstwa. Nieść, nieść oświaty. No, właśnie co. Kaganek czy kaganiec? Niektórym by się przydał chyba kaganiec. I z tym oto przemyśleniem zostawiam Was. Do jutra. Ciao, ciao.